Kiedy się zaręczyłam w 1954 roku, już akurat w czasie, kiedy tygodnik był zawieszony i odebrany redakcji, jak wiadomo, usłyszałam wtedy właśnie od mojego narzeczonego przede wszystkim o tym, że wśród jego przyjaciół, kimś bardzo ważnym w jego życiu, jest ksiądz, który duszpasterzuje u świętego Floriana w Krakowie i który z nimi chodzi na wycieczki narciarskie. Ja nie byłam wtedy początkującą narciarką, więc było wiadomo, że w takiej wycieczce udziału nie wezmę, ale wszystko to razem odbywało się podczas naszego pobytu w Bukowinie Tatrzańskiej. To był rok, styczeń 54 i tam mieli wszyscy się zjechać, łącznie z księdzem Wojtyłą, żeby właśnie pójść na długą wycieczkę, w której ja udziału nie wezmę, ale wszystkich poznam, jego przyjaciół fizyków, żony tych przyjaciół czy koleżanki i księdza Wojtyłę. I to pamiętam doskonale ten moment, kiedy bardzo się tym przejmowałam. Było z góry wiadome, co mi mój narzeczony mówił, że oczywiście to on nam da ślub. I opowiadał mi o tym, jakie to ważne i jaki to w ogóle jest. Nie jest ksiądz, z którym warto jest rozmawiać i do którego warto chodzić, żeby się jeszcze jakoś w sprawach wszystkich wiary ugruntować. I miałam dużą tremę oczywiście i pamiętam to wejście moje do kuchni, gdzie wszyscy już w góralskiej takiej wielkiej, w której wszyscy siedzieli, bardzo się ciesząc jego przyjazdem, przygotowując się już tak do tej wycieczki. Weszłam i przechodząc koło komina strąciłam jakieś naczynie, bardzo taka podenerwowana. Ksiądz Wojtyła spojrzał w moją stronę tak humorystycznie, pewnie już wiedział oczywiście, że to jestem ja, bo mąż o tych zaręczynach zawiadomił i powiedział słynne zdanie, które zostało mi w pamięci: nie trzeba robić krzywdy przedmiotom. I kiedy to kiedyś opowiadałam później innemu przyjacielowi, księdzu Adamowi Bonieckiemu, że tak właśnie pamiętam i że to było niesłychanie charakterystyczne, bo to był i dowcip, i coś serdecznego, i coś takiego troszeczkę sarkastycznego, i bardzo, bardzo właśnie typowe. Na to ksiądz Boniecki się roześmiał i powiedział: doskonale to rozumiem, bo kiedy ja przyszedłem pierwszy raz już do biskupa, ze złamaną nogą w gipsie, po jakiejś wyprawie narciarskiej, to biskup Wojtyła powiedział do mnie: tak to jest, kiedy człowiek najpierw jeździ, a potem się uczy jeździć. I ten jego sposób wykorzystywania czasu, to bardzo szybko się narzucało, był właśnie jakąś niesamowitą zupełnie sztuką i umiejętnością, a równocześnie tak, z taką żelazną konsekwencją egzekwowany, że tego nikt nie odczuwał, to było oczywiste. To już wybiegnę w przyszłość, kiedy jako arcybiskup zaczął nas zapraszać, całą redakcję, bo był, prawda, w wielkiej przyjaźni z szefami, z takim jak Jerzy Turowicz, czy jak Hanna Malewska, ale redakcję zapraszał całe na rozmowy co jakiś czas, regularnie, albo na naszą prośbę, albo sam to dysponował, znaczy sekretarz jego, czyli wówczas ksiądz Mieczysław Maliński. No to w trakcie tej kolacji najpierw się tak sobie rozmawiało trochę lekko, wesoło przy kolacji, potem zaczynały się już tematy, pytał nas, o czym chcemy rozmawiać, to się zgłaszało, co chcielibyśmy powiedzieć, czy zakomunikować, czy zrelacjonować, czy zadać pytania, a on przez cały czas załatwiał pocztę. I to było też było wiadome, że słucha wszystkiego. Można było pierwszy, kto był pierwszy raz, to mógł pomyśleć, no to nie, pewnie bardzo wiele rzeczy przejdzie mu jakoś tak, prawda, obok. Bo otwierał te listy, no to robił notatki po przeczytaniu i odkładał dla sekretarza. A potem na końcu zabierał głos i odpowiadał na wszystkie kolejne kwestie,
które były poruszone, absolutnie żadnej nie opuszczając. Po jednym razie już się wiedziało, że jego uwaga, podzielność tej uwagi jest jakaś niesamowita i że to wszystko, do wszystkiego się odniesie. Oczywiście tak, jak sam będzie uważał za stosowne. To była jedna z rzeczy takich właśnie od razu wiadomych. Drugą było to, że kiedyśmy się żegnali, bo z przywitaniem było różnie, zresztą ludzie, prawda, nadciągali w krótkim czasie, ale każdy sobie na przykład na takie spotkanie, ale potem się żegnał z każdym z osobna na końcu. Wszyscy na to bardzo czekali, bo to były te pół minuty dla każdego, czasem może dłużej, ale w ciągu których to był kontakt tak bezpośredni, że to trudno sobie wyobrazić, bo kompletnie niezdawkowy. To był ten moment i to zresztą się potem potwierdzało z wszystkimi, którzy do niego jeździli, z Rzymem włącznie, że po prostu jest to kontakt osobowy. On w tej chwili jest dla tego człowieka, z którym rozmawia. No, naszego syna tu już chcił jako biskup. I to było, wtedy kazał przyjść na Wawel, gdzie najpierw, to pamiętam, to było trzecie dziecko nasze, najpierw dawał ślub córce profesora Świeżackiego, młodszej, było to bardzo uroczyście przed głównym ołtarzem, a chrzest był w zakrystii. I chrzest był też strasznie przyjemny, bo był taki jakiś bardzo domowy. Strasznie się cieszył tym, że my daliśmy na imię Franciszek i wygłosił takie do niemowlaka, takie przemówienie na temat Franciszku, to jesteś bardzo obiecującym chłopakiem i masz być taki, a owaki. Co potem, ponieważ chrzestnym naszego syna był mój naczelny, na ślubie mojego syna zostało to zacytowane jako papieskie przemówienie do niego, wtedy kiedy miał miesiąc. Natomiast później, kiedy ty już objął arcybiskupstwo, no to się zaczęły te nasze najlepsze lata redakcyjnych kontaktów z nim i rzeczywiście takiego przedkładania mu wszystkich spraw. Już nie te rodzinne były dla mnie najważniejsze, tylko te redakcyjne kontakty z nimi, te chęć, żeby to pismo jakoś tak prowadzić, żeby było i po naszej myśli równocześnie dogadane z Kościołem Krakowskim, żeby się przydawało. To było stąd każde takie zbiorowe spotkanie, albo kiedy przyprowadzał do nas gości, bo przychodził także do redakcji z gośćmi swoimi z kościołów zachodnich, bo już to był czas, kiedy się troszeczkę otwierało granice. No to były jakieś rzeczy, no nie za każdym razem przeżywane jako bardzo ważne. A jeżeli było na przykład takie wydarzenia, że właśnie kończyła się sesja soboru, on wracał, no to było wiadome, że my oczekujemy, że się spotkamy, że będziemy mogli o to pytać, o to, co tam się dokonało, albo rozmawiać po prostu, zdawać sprawozdanie z tego, co w tym czasie zdarzyło się w Polsce. No taki okres bardzo pełen wydarzeń, no to był milenium na przykład, prawda, 66 rok, właśnie list biskupów. I potem te ataki na episkopat i przemówienie Turowicza na Froncie Jedności Narodu, który jedyny zabrał głos, żeby bronić, prawda, episkopatu w sprawie tego listu. Ale jedną z rzeczy, które też pamiętam, bo ten list episkopatu, to najbardziej pamiętam spotkanie przyjaciół, to takie duże, na którym właśnie mówiliśmy o tym, że wielu z nas sprawia trudność, po prostu zwrot, prosimy o przebaczenie. Że o ile rozumiemy konieczność pojednania z tymi, którzy nas krzywdzili tak straszliwie, jak chodzi o wojnę, to pytanie, to przyznawanie się do czegoś, co nam nie mieściło się w głowie wtedy, że my też mamy jakieś winy na sumieniu, że to było coś nie do udźwignięcia, nie do zrozumienia. Bardzośmy się buntowali w tej dyskusji. On bardzo nas słuchał. Było kazanie jego na Wawelu, które potem chyba po dłuższym okresie czasu udało nam się przez cenzurę przepchnąć i wydrukować. Ale to chyba było już w rocznicę tych wydarzeń, a poświęcone było właśnie temu, że w stosunkach takich dwóch społeczności, dwóch krajów, nigdy nie jest tak, żeby
tylko jedna strona miała się z czego rozliczać, że to trzeba brać pod uwagę. O to oczywiście nie było sprowadzane na grunt faktów i historii, bo tego nie, trudno sobie wyobrazić, że wtedy można było tak mówić, ale takie przypomnienie, znaczy obrona racji episkopatu, która była rzeczywiście trudna, bo jak wiadomo, to był list niespodzianka, który Jerzy Turowicz, który wtedy był w Rzymie, wspomina, że nawet w Rzymie bardzo trudno było od biskupów polskich ten list dostać, nawet wtedy, kiedy już prasa niemiecka tętniła od faktu, że on został przekazany episkopatowi niemieckiemu, jakoś to tak, a oczywiście biuro polityczne w Polsce, no to tu dostawało zupełnie furii wściekłości, że to spadło na nich niespodziewanie. Natomiast drugą sprawą, którą pamiętam i to już w tygodniku, znaczy to na spotkaniu tygodnika z Karolem Wojtyłą, arcybiskupem, to był ten moment, ale nie umiem w tej chwili niestety przypomnieć roku, w którym ksiądz prymas Wyszyński, który miał, jak wiadomo, taki zawsze scenariusz swoich wielkich tych przedsięwzięć duszpasterskich, bardzo wypracowany i bardzo zawsze jakiś taki sformułowany bardzo wyraziście, rzucił w tym momencie hasło oddawania się w macierzyńską niewolę, żeby Polska jako naród została oddana i tak się to właśnie nazywało, w macierzyńską niewolę Maryi. I myśmy wtedy, pamiętam, że rozdarli szaty przed księdzem arcybiskupem, że my w żaden sposób nie jesteśmy w stanie udźwignąć tej stylistyki. Że oddanie się, oczywiście, Maryi oczywiście, ale nie w niewolę. To macierzyńska, że nam niczego nie załatwia, ponieważ po przeżyciu zaborów i po przeżyciu okupacji, my po prostu tego słowa absolutnie nie zdołamy zaakceptować. Kiedy na przykład Jerzy Turowicz był w Rzymie akurat, albo na innych podróżach, no to myśmy, ja i Kozłowski, to myśmy tam na zmianę zastępowali go, bo było dwoje zastępców, ale dzieliliśmy się tym razem jesteś ty ten odpowiedzialny, a tym razem ja. I taką właśnie kolację między innymi pamiętam u kardynała już Wojtyły z kardynałem Depfnerem, pierwsza jego wizyta w Polsce wtedy, bardzo taką ciekawą, bo tam między innymi była rozmowa o tym, on wcześniej był na Jasnej Górze, Niemców szczególnie pasjonowało, bo to już wiedzieliśmy i z naszych podróży, nie pasjonował właśnie ten katolicyzm ludowy, taki masowy ogromnie. I zastanawiały ich zawsze, dlaczego to się udaje w komunistycznym kraju, znaczy w każdym razie takim pod prawda, patronatem komunizmu. I pamiętam, że kardynał Depfner był zdania, że my się wcześniej czy później musimy doczekać tego prądu laicyzacji, tylko pytanie, w jakich warunkach to się stanie. Że być może on to przyznawał, że właśnie te jakieś trudności, które stwarza władza, szykany, które są raz silniejsze, raz większe, że one są źródłem tej żarliwości i tego oporu. Ale w każdym razie była to taka ciekawa rozmowa i on dość tak właśnie kardynałowi Wojtyle tłumaczył, przekonany, że to nie może minąć żadnego katolickiego kraju, że oni to przeżyli, że przecież wydawałoby się, że chrześcijaństwo w każdym razie jest ugruntowane w Niemczech, a jednak przeżywają puste kościoły i spadek powołań, prawda, jaki dramatyczny. Każdą sesję soborową obsługiwał jednak korespondent, który siedział w Rzymie. Myśmy mieli te telefony parę razy w ciągu tygodnia, bo ta technika była wtedy bardzo słaba, więc się najzwyczajniej w świecie do telefonu podłączało magnetofon, nagrywało na magnetofon, potem się to spisywało na maszynie i tak dalej. Błędów w tym było mnóstwo, bo to kwestia na przykład nazwisk obcych, które brzmiały źle, prawda, niewyraźnie. Nie, ale w ten sposób na jedną sesję z tych 4 lat nie dostał paszportu Turowicz, wtedy pojechał Jacek Woźniakowski. Także one wszystkie były obsłużone na miejscu. Także wszystko, co robili nasi biskupi
w trakcie sesji to było na bieżąco relacjonowane oczywiście, ale staraliśmy się, żeby po każdym powrocie naszego arcybiskupa czy naszego kardynała spotkać się, ponieważ mieliśmy zawsze wielkie pytania o różne sprawy, które już się działy i chcieliśmy jeszcze raz to omówić, także to było chyba właśnie ksiądz Maliński tego miał pilnować. Oczywiście wszystko zależało od tego, kiedy on ma czas, bo musiał mieć czas na to, ale to należało do reguły. Odpowiadał na pytania, właśnie słuchał tych naszych relacji. Bardzo był oszczędny w takim jakimś rozgadywaniu się, broń Boże. Nie pamiętam zupełnie żadnych jego sprawozdań. Zresztą zabawnie, bo właśnie jedno z naszych spotkań w domu też było takie, kiedy wrócił z Rzymu. I myśmy tak bardzo chcieli, żeby nam opowiadał o tym, jak to było w Rzymie. Tak po prostu, tak się to formułowało. Ja, on powiedział, że on musi słuchać o tym, co się u nas dzieje. To wyraźnie było widać, że tak zwekslował rozmowę. Ale pewnie odbywało się to na jakichś spotkaniach, na przykład z duchownymi. Jako jakaś olbrzymia, nie wiem, obietnica, dar i otwarcie. Ja jakoś, dla mnie Karol Wojtyła, ale nie umiem powiedzieć, czy to jest oparte na jego własnych słowach, czy na tym, że ja wiem, na przykład, że w konstytucji Gaudium et Spes on taki brał olbrzymi udział. Jest to dla mnie jakoś szalenie związane z jego jakby rodzajem duchowości, rodzajem przeżywania Kościoła. Właśnie taki stosunek do świata, w którym się aprobuje wszystko, co tam jest dobre, ale dlatego, że się ma nadzieję, że to dobre obróci się na jeszcze lepsze, a równocześnie jest to wyzwanie jakichś olbrzymich oczekiwań, olbrzymich zobowiązań, olbrzymiego takiego jakiegoś, prawda, wyzwania właśnie dla apostolstwa, poprzez wszystkie kolejne problemy, jakie tam są. Ja zawsze miałam poczucie takie, że on właśnie wtedy, jak był tutaj arcybiskupem, no, że on partycypuje we wszystkich kwestiach, które naprawdę ludzie przeżywają. I rodzinnych, i społecznych, i politycznych także. I że to jest, no absolutnie zawsze on ma swoje odniesienie do tego, bo jego to obchodzi i on to widzi jakoś w całości swojej misji, którą ma do spełnienia w Kościele tutaj. I tak to widziałam, ale nie mogę znowu powołać się na żadne cytaty. Ja mam złą pamięć do zapamiętywania zdań takich bardzo wyrazistych. Raczej właśnie kwestie takie całościowo. Kojarzy mi się człowiek, jego duchowość, jego sposób, w jaki reprezentował to wszystko i ten owoc, który to przyniosło. I tak to się jakoś mi łączy. Jak myślę dzisiaj jeszcze ciągle Gaudium et Spes, a to jest Karol Wojtyła. To wszystko, co tam tkwi, to wydaje mi się takie właśnie, jak on nas uczył, jak odpowiadać za Kościół. No. Tylko, że ja wtedy mąż był za granicą, ja byłam sama w domu, no to już wtedy dzieci były poza domem wszystkie i dostałam telefon, miałam wtedy grypę, dostałam telefon od przyjaciela i od razu pognałam włączyć telewizję, żeby zobaczyć, kiedy to się przebije do polskiej, prawda, ścieżki całej wiadomości. Rzeczywiście w wiadomościach, czy jak one się wtedy nazywały, dziennik, to już było bardzo zabawnie, bardzo ostrożnie i tak dalej. Zresztą niedawno ktoś przypomniał, jak wyglądały nazajutrz gazety, prawda, to była jakaś wiadomość jakaś boczna. No, ale no, przejęcie było nie z tej ziemi zupełnie tym. Natomiast ja miałam poczucie, nazajutrz, no to już było to rzeczy, że my musimy sprostać temu, bo zaraz, prawda, trzeba będzie mówić o nim i udzielać informacji i tak dalej. Wszystko wtedy było sensacją. Pierwsza rzecz to dziennikarze, którzy absolutnie byli gotowi każdą cenę zapłacić za zdjęcia właśnie jego z wycieczek. To była jedna z takich sensacji, ale poczucie było takie, że my go musimy oddać Kościołowi. To ja nie miałam takiego, miałam takie przekonanie, że to jest tak, że to jest pewnie sprawiedliwe, ale że musimy go oddać. Zresztą były osoby, które się popłakały najzwyczajniej,
że to już go jakby nie będzie z nami i to się utrzymało aż do końca pierwszej pielgrzymki. Ja pamiętam, że rok później, kiedy Pan był u nas, to myśmy jednak kazanie na płoniach odbierali jako testament, dosłownie. I potem w Balicach była taka malutka trybuna dla dziennikarzy, wtedy jeszcze się papieża nie oddzielało od ludzi, bo jeszcze przecież nie było tej obawy żadnej. Ta trybunka była takiej wysokości. Myśmy tam wszyscy płakali jak bobry, on szedł, żegnał się z nami i myśmy byli przekonani, że to jest ostatni raz. Także to tak to pierwszy rok właściwie odbieram, z tym, że ja zdążyłam w tym pierwszym roku być już za granicą i pojechałam sobie do Rzymu. I byłam na audiencji, a ponieważ jeszcze wtedy było bardzo łatwo, więc stałam tak, że mogłam się z nim przywitać i nawet mu powiedzieć, że już się spodziewamy wnuka i że to będzie nasze rodzinne święto. Ale na co on powiedział, a tu też jestem dziadkiem. To też pamiętam. Ale ten pierwszy rok to jest był rok poczucia i tak Gołubiew to wyraził w artykule, który ostatni napisał w tygodniku już przed śmiercią, że musimy go oddać Kościołowi powszechnemu i przez Kościół powszechny musimy go oddać wszystkim ludziom. No a to potem się okazało, że nic z tych rzeczy, że jest, że przyjeżdża, że jest ciągle w Polsce. Więc to była ta zmiana, której ja nie przeczuwałam kompletnie przez cały pierwszy rok, od pierwszego dnia, kiedy przyszła ta wiadomość. Ja wtedy nie byłam w stanie wyobrazić sobie, co z pontyfikatu zrobi po prostu Karol Wojtyła. To znaczy, że będzie to zupełnie w ogóle inaczej. Niż było dotąd, to jakiś niesłychany rozmach, niesłychane otwarcie. Mimo, że tak już wyglądała właściwie msza pontyfikalna, że taka otwarta, że poszedł do ludzi i tak dalej. Ale to właściwie, to się dopiero wykluwało pomału. No potem zresztą przyszedł, prawda, tak krótko przyszedł ten wstrząs zamachu. No a ale równocześnie na przykład to, że co ludzie, którzy na przykład mieli więcej odwagi, no to jak zaczęli tak komunikować pomału, że na przykład dostają listy, w których on pisze, a wujek dalej jest wujkiem. I że pozwala do siebie pisać i że dostaje się listy i że można przyjechać i uzyskać audiencje. Potem te słynne właśnie seminaria filozoficzne profesora Janika, które były przecież twardo do ostatka kardynalstwa w Krakowie realizowane. Rzadko, bo rzadko, ale jednak. Zresztą one nie zawsze były filozoficzne, tam brali udział historycy, na przykład profesor Wereszycki, już nie żyjący. I potem się okazało od pierwszego roku, to też się tak człowiek uczuł, że on zamierza to kontynuować w Rzymie, czy w Castel Gandolfo, prawda? Także stopniowo to się zmieniało, ale że przynajmniej nadzieja na pewnie wcześniej się rodziła na to, no to trudno, będziemy jeździć do Rzymu i go zobaczymy, natomiast co do nadziei, że władze będą takie chętne, mimo stanu wojennego, to myśmy rzeczywiście jakoś, przynajmniej ja odczuwałam, że to się pewnie nie uda. Zresztą, że dlatego właśnie ta pielgrzymka chyba tak się wryła ludziom w pamięć, że bardzo wielu tak myślało, że to będzie jedyna, więc wobec tego trzeba zapamiętać każde słowo i każdy gest. No, pamiętam wszystkie oczywiście spotkania z papieżem tak w oczach, na których byłam, czy na pielgrzymkach zagranicznych, czy na polskich, ale tam, gdzie byłam na żywo, bo te odbiory w telewizji, no to nie. Natomiast dzięki temu, że to były teksty, które były jakoś niesłychanie klarowne, to po prostu lektura wystarczała. A kazanie na błoniach, no to kazanie na błoniach słyszę dotąd w uszach. Tak samo jak zresztą pożegnanie na Balicach, bo właśnie to było poczucie, że to są ostatnie chwile z nim. Nie, ja myślę, że to się zrozumiało dopiero, jak zaczęło powstawać Solidarność. To znaczy właściwie już kiedy stoczniowcy powiesili portret papieża strajkując. I tak odbywali ten strajk, jak to wyglądało. Przecież żaden strajk wcześniej tak się nie odbywał, że jest spowiedź i msza.
I te kwiaty, i to wszystko tam, i ten, to szalenie przypominało mi nawet z samych relacji, bo ja w Gdańsku wtedy nie byłam, ale ten tydzień, kiedy, znaczy kilka dni, nie pamiętam, nie dokładnie tydzień, kiedy papież był już w Krakowie, z Krakowa, prawda, jechał tutaj na Błonia i wsiadał w helikopter, leciał do Oświęcimia i wracał. Leciał do Nowego Targu i wracał. Za każdym razem ludzie stawali tam, rzucali kwiaty. Wtedy wolno było układać te drogi z kwiatów. Milicja była z godziny na godzinę coraz bardziej sympatyczna i ludzie byli tak dla siebie tak niesłychanie życzliwi. A równocześnie papież był w zasięgu ręki, bo to wiele osób mi opowiadało, że wystarczyło przyjść tam, stanąć w tym kręgu, gdzie on wysiada z helikoptera i to już był krąg ludzi, z którymi on się na pewno przywitał. W ten sposób przywitało się z nim wtedy strasznie dużo ludzi. I to było, no myśmy byli sami, redakcja była 3 razy u papieża w sumie, bo myśmy zdążyli, mieliśmy spotkanie, ale oprócz tego mieliśmy, potem było spotkanie takie z dziennikarzami, na którym też byliśmy, ale oprócz tego zdołaliśmy wydać na jego przyjazd książkę, pierwszą z serii papieskiej, jego artykuły w tygodniku. Wszystkie. I tą książkę ja z Jackiem Woźniakowskim i z nieżyjącym już dyrektorem wydawnictwa zanieśliśmy mu, to była jeszcze osobna, dodatkowa audiencja. Także to było poczucie tej bliskości, które się potem przewodziło w to, że papież jest to właśnie obecny wśród tego żądania, tego strajku, tego ruchu całego. Chyba ta pielgrzymka się przetworzyła w to jakoś bardzo, dla mnie bardzo wyraziście, tak bardzo szybko. Głównie mówiliśmy o tym, że Kościół jest po prostu taką przestrzenią wolności, w której można robić to wszystko, co jest zabronione i co ludziom zostało odebrane przez stan wojenny i że to jest strasznie dużo i można było papieżowi opowiadać, jak to wygląda wtedy, kiedy się jeździ na przykład no, różnych duszpasterstw z odczytami, kiedy tam przyjeżdżają artyści, którzy mówią wiersze, kiedy są nieraz szykany różne, takie jak na przykład myśmy mieli, to było chyba w Sosnowcu. Ja przyjechałam z odczytem z Krakowa, zresztą nie pamiętam teraz tematu, a przyjechali artyści z Warszawy i czytali, no tak jak zwykle wtedy się romantyków przeważnie czytało ludziom. I po czym wyszliśmy po tym wszystkim z kościoła, już było ciemno i wszystkie nasze 4 samochody miały wszystkie opony poprzebijane. Dokładnie wszystkie 4 koła klasikle. I oni się nie zdenerwowali, to było duszpasterstwo robotnicze, powiedzieli, a tu wróćcie na kolację, a my to załatwimy. Po godzinie mieliśmy już samochody naprawione, wszystkie zostały uratowane. I także i że to po prostu jakby robiło wrażenie, że ludzie są impregnowani na szykany nawet bardzo często. To był czas, kiedy Kościół się otworzył na bardzo wielu tak zwanych katechumenów, ludzi, którzy mieli daleko do Kościoła, może bliżej do Pana Boga, ale bardzo daleko do Kościoła, a jednak w tym czasie chcieli przychodzić, chcieli pomagać ludziom w Kościele, chcieli zabierać głos, mówić o tym, co im leży na sercu, bardzo byli przejęci i chyba się bardzo wiele uczyli o Kościele. I że to było coś zupełnie wspaniałego. To jest zjawisko właśnie tego czasu, które się skończyło z momentem, oczywiście, jak nastała wolność. To każde takie spotkanie z papieżem, na przykład pamiętam takie ostatnie nasze redakcyjne w 1994 z kolei, kiedy byłam ja już tak jako seniorka, ksiądz Boniecki, ale bo reszta to była tak zwana młoda redakcja, taka zupełnie młoda. To pamiętam, że na przywitanie, myśmy byli wtedy na obiedzie u papieża i papież nawiązał od razu do tego, że ja parę miesięcy wcześniej jeździłam na Litwę, bo rzeczywiście ambasador, to już było po moim posłowaniu, ambasador Widacki zaprosił dziennikarzy i bardzo dużo tam prezentował właśnie tego w kierunku takiego, powiedzmy, pojednanie polsko-litewskiego, z którym bardzo trudno szło. I
Wtedy można było, Ojciec Święty naturalnie wiedział o tym, że ja byłam na Litwie, a ponieważ to było już po jego pielgrzymce na Litwę, to bardzo się wypytywał o to. I każdy taki kontakt, to miałam takie wrażenie właśnie dla niego, to jest, jeżeli może się jeszcze czegoś od kogoś dowiedzieć, jakichś informacji, jakichś danych, jakiegoś znaczącego zdania, opinii, to on to robi, ale nie wypowiada się, to widać tylko po tym, jaką wagę przywiązuje do tego, co się mówi, natomiast własnej refleksji takiej, jak gdyby w odpowiedzi na to, to raczej nie zwierzał. To już nie było chyba wolno nawet oczekiwać, że papież będzie, nie wiem, jakby służył tym swoim zdaniem. Tak to odbierałam, że bardzo jest ważne to, żeby móc przekazać to, co może mu się przydać ewentualnie. Jeżeli chodzi o przekaz, no to przekaz był tak duży, że było wiadome, że my po prostu całą tę uroczystość przeżyjemy, bo będzie nam przybliżona. Natomiast no ciągle te jednak żądania, żeby gdzieś coś powiedzieć jeszcze, żeby jakoś nad tym się zastanawiać. Także ja myślę, że tego mówienia było bardzo dużo. Nie pamiętam już dokładnie oczywiście gdzie i kiedy, w jaki sposób, ale rzeczywiście pan ma rację, że jakieś odbywało się to w takiej atmosferze, która ludzi zbliżała, nie rozpraszała i budziła same dobre jakieś postawy. Także to wszystko ludziom służyło w tym czasie do czegoś, do tego, żeby się poczuli jakoś ze sobą związani, żeby nawet jeżeli żałują, to żałują, wiedzą czego i zdają sobie sprawę, jak byli obdarzeni przez ten pontyfikat. I to miało takie znaczenie jakieś wyłącznie pozytywne, że w pewnym sensie były strasznie smutne dni, a strasznie cenne. Wspomina się je tak dobrze, wtedy nam się nie śniło, że my możemy się tak kłócić i tak nie znosić, jak potrafimy zademonstrować, prawda, przy różnych okazjach, a to było jakieś bardzo, bardzo, bardzo dobre, po prostu dobre. I w tym sensie no, papież nam jakoś tak przesyłał ciągle coś od siebie, prawda, już z drugiego, z innego wymiaru. I to było też wspaniałe.